Róże Gali, dzisiaj jesteś prawdziwą czarną damą. Musi się równoważyć z humorem, ale pasuje przynajmniej do pogody na zewnątrz. No właśnie, no nie za bardzo, słuchaj, w tym idzie zmarznąć. No tak, ale to z drugiej strony tutaj jest tak ciepło, że słuchajcie, no zawsze nie dość, że emocje rozgrzewają, to ilość osób też działa raczej ogrzewająco, więc myślę, że to jest idealny strój paradoksalnie. Powiedz mi, kogo to jest projekt, kogo pomysł i czy maczałaś tutaj palce w tym projekcie? Nie, tylko to założyłam, natomiast pomysł, projekt i wykonanie jest Litki Kality. Naprawdę przechodzi dziewczyna samą siebie moim zdaniem, także jestem bardzo szczęśliwa i dumna, że mogłam to założyć. Tak. Słuchaj, bardzo odważnie, bardzo dużo odsłaniasz, nie boisz się, że ktoś skrytykuje, będzie jakaś tutaj fala hejtu. Ale nie do końca wiem za co, mówiąc szczerze, bo jeśli możemy się rozebrać na plaży i nie ma nikt problemu z tym, bardzo wiele można pokazywać, to moda jest po to, żeby się nią bawić i jeśli można zaprezentować czyjś projekt, bo się uważa, że ta osoba ma talent, to warto to robić moim zdaniem. Jak tutaj przyjechałaś, jak dotarłaś i czy masz jakieś sposoby, żeby nie zamarznąć? Taksówką i... Nie, chyba się na tym nie skupiam. Chyba jestem za bardzo zaangażowana w to, co się dzieje, żeby się skupiać na temperaturze. Lubisz bawić się modą? Coraz bardziej, coraz bardziej. Naprawdę coraz bardziej to doceniam. Kiedyś byłam jedną z tych osób, które wycinały metki i mówiły nie, w ogóle nic. A teraz po prostu traktuję to jako sztukę, jako pracę i uwielbiam wspierać polskich projektantów. Więc chyba w 99% na duże wyjścia zakładam polskie projekty.